Siemano, z tej strony Kosiorski. Zrobimy sobie pierwsze moje podejście pod Fury Gainal Level 5, Stage 5 Red Zone The Movie Edition poziom 2. Także zaczynamy. Zrobiłem sobie Margin Blue kategoria, żeby fajniej to było, to wybrałem sobie po prostu Goku na lidera jako Busaga, całą drużynę. Przetestujemy sobie Ultimate Gohana, bo ostatnio sobie gdzieś tam zagrałem i tak myślę o nim, kurczę, tak? Ultimate Gohan wyszedł jego Ezo, to tak każdy mówi, że o matko, jaki broken, ojejku, co się dzieje. A żebym ja go używał? Nie używam go. Raz mnie zraził bardzo tym, że jak nie miał szans stakowania, to był naprawdę kiepski. Ale w tym momencie damy mu troszeczkę tej szansy. Nie najgorsza rotacja, fajnie, wszyscy mają ki. Możemy sobie coś takiego zacząć robić. Jest problem natury takiej, że nie wiem, czy można zabić tu przeciwnika. Nieraz jest taka opcja, tak jak z Zamasu było, że chyba Zamasu nie można było zabić, a Gokublach można było, albo na odwrót. No właśnie, zobaczymy, co tu będzie. Zaraz podświetlę ekran tradycyjnie. No, schodzi mu HP, także może będzie dobrze. Goku na frienda, ponieważ swojego nie mam, a i tak jest fajna możliwość zrobienia takiej drużyny. On na pierwszej pozycji i tak będzie miał guarda i defa sporo. A guard czemu jest potrzebny? Ponieważ na ostatnim etapie, o ile dojdziemy, będzie przeciwnik tekiem, więc teoretycznie, no jako Agiel nie popiszemy się, ale no ma guarda, więc jakby będziemy bezpieczni pod względem obrażeń. Na pewno nie zadamy aż tyle obrażeń, co można by się spodziewać. Fajnie, 9,5 miliona. To jest ciekawy Eza, naprawdę fajny. Solidna liczba, jak on wchodzi do akcji. I ostatnia perełka z World Tournamentu. Świeży nabytek. Jestem ciekaw, jak on się będzie tutaj w dłuższej perspektywie sprawdzał, ale no tak go muszę wywalić. Jeszcze jak widać nie ma w ogóle linków przy mojej rotacji. Zrobimy coś takiego, czyli tak. Rainbow Orby. Właśnie fajnie zostawi dla tego gościa ostatniego, ponieważ on ma redukcję obrażeń w zależności od złapanych rainbow. No i tu są 3, tu są 2, jak to złapie, to raczej się nic nie posypie. 4, o! To raczej będzie wystarczający wynik. On ma redukcję obrażeń od razu 50, jak widzieliście, defensywy nie ma jakiejś szalonej, ale ma tak, redukcję 50 i po złapanym trzecim orbie ma dodatkowe 10% z każdym rainbow orbem. No ciekawe, czy on zginie, czy on będzie miał 1 HP. Jak jeden, to troszeczkę będzie lipa. No raczej ma... Nie, dobrze, zginął. Lucky. Znaczy lucky, no po prostu dobrze, bo będzie krótszy filmik. Jeżeli by tak nie było, to by była po prostu taki stage, na którym można sobie stakować defa w opór. Ale nie chcemy tego. Znaczy, no ja nie chcę aż tak długo przeciągać tego jednego stage'a. No i zobaczymy. 5,8 miliona ataku, nie jest to najgorzej. On sam zmienia też orby na rainbow, zawsze. Nie ma żadnego, że musi z kimś być, także to jest spoko. Jeszcze dawaj additional, nie. Uniki mu dałem, także te uniki też tam działają na korzyść jego defensywy. A, no i po tym trzecim rainbow dostaje 10% defa, redukcji obrażeń więcej, także to też jest spoko. Nie postakujemy za bardzo tego. Goku, chyba sobie nie stakujesz defa na stałe. Ataków chyba nie potrzebujesz robić. A nie, zwiększa sobie redukcję obrażeń z każdym zrobionym super atakiem. Na kim nam bardziej zależy, żeby się stakował? Ciężka sprawa. Zaryzykujemy i może ty nie zabijesz AGL, a raczej zabijesz. Zobaczmy. No właśnie, Gohan, jak widzieliście, tylko 300 ileś tam tysięcy defensywy. On potrzebuje tego stakowania. Niby jest mega kozakiem, on jakby teraz całą rotację by zaatakował, to fajnie, ale teraz minęła rotacja. Nie dostaje defensywy, zobaczymy. Znowu mamy dwóch przeciwników, później będzie jeden. Tu możemy się transformować, nie musimy. Mamy dużo defensywy. Szkoda, że jak będzie ikonka guarda w tej grze, to będzie gra zupełnie przyjemniejsza i pewniejsza, bo w tym momencie to ja nie wiem, co się stanie. W ogóle jest taka dosyć... Wszędzie ten czerwony mnie irytuje. Fajnie by było go pokonać, zanim on zniszczy nam Bu. Mam nadzieję, że nie dojdzie do tego.
jakby nie chcę używać itemka, ponieważ pierwsze dwie jednostki są mega mocne, a trzecia, no, nie ma w ogóle redukcji obrażeń nastakowanej. Ono werwie dużo. Znaczy w sumie to nam nic nie daje. Po prostu nas nie zaatakuje raz. Zapomniałem, że on wyłącza na full ultra ataku jeden atak przeciwnika. Ale stun to nie jest. No nie, nie, nawet nie ma co myśleć, że pokonamy go w tym momencie. Nie ma szans. W ogóle myślałem dzisiaj, nad czym zrobić filmik, bo chciałem takie przygotowania do rocznicy, co tam u mnie się, no, jakie mam przemyślenia, co tam się dzieje u mnie na koncie. No ale tak spojrzałem, o, jest nowy Red Zone, którego nie grałem. No właśnie, jest nowy Red Zone, także on nie jest jakiś wybitnie ciężki podobno, cały. Znaczy, no, jak widać, do tego etapu dochodziłem chyba nawet bez support itemków. O, dobrze, że tu leci super atak, bo w następnej rotę, następna postać, to by tego nie... 11! Ale bieda. No, ten może oby... Nie, no. Ludziki, ja rozumiem, że ich jest tylko dwóch, ale to jest naprawdę marne, to są obrażenia. O, a czy my chcemy kogoś transformować? Goku robił chyba damage na active skillu, a nie się transformował. Tak, jakiś tam damage. Nie chcemy teraz z tego korzystać. Chcemy tylko coś takiego zrobić. Coś takiego. Takiego i 5 orbów rainbow po lewej jest, których chyba się nie da tak łatwo zdobyć. Chyba, że jeszcze jedne. W ogóle nic by na końcu byłyby dwa jeszcze rainbow. To jest taka bardzo ciężka sytuacja do osiągnięcia. Także te 5 rainbow orbów, jak on by tam miał dodatkowe, to nie jest to takie cenienne. Kurde, jaki on jest tankowny. To jest jedynie ciekawe na tym Red Zone. No i po prostu postanowiłem, że nagram sobie Red Zone nowy filmik. No, opis moich drużyn, mojego konta był nie tak dawno, myślę, że miesiąc albo dwa miesiące temu. Chociaż dzisiaj się też zastanawiałem, czy ja go na pewno dodałem, także przejrzę filmiki na telefonie. Ale raczej dodawałem na 95%, jestem tego pewny. Dobra, dodatkowe zwykłe, a nie super ataki niestety. 4,8 miliona. No i postanowiłem na Redzone'a. Zobaczymy, rzadko je robię z komentarzem, ale jest. No, leci super atak, na szczęście mamy... O, jeszcze unik. Chyba go nie zamienią. Na razie niech to tak będzie. Jakby dostajemy... jakbym tego zielonego zamienił, to mamy chyba ciut więcej obrażeń, ale ciut mniej defensywy. Ciężko, jakby małe różnice też w sumie. I on by sobie raczej stakował na 3 tury. No to nie byłaby taka też zła tu decyzja. Ale niech idzie. I... dobrze jest. No także to, co teraz widzimy, to już jest taki, to tego Ultimate Gohan, był Ultimate Gohan, te dużo super ataków, te miliony, ten guard, to jest już taki poziom 9 rocznicy. Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, jak będzie Gogeta, Broly, Beast Gohan, który chyba najbardziej jest tutaj zapotrzebowaniem dla każdego, jakby każdy raczej na niego będzie summonował. Ciekaw jestem, jak się te summony ułożą, jak wy będziecie pisać, że na Brawlim, czy summonowaliście, czy na Gogecie, czy na Beast Gohanie, bo no, na japońskim serwerze, no to wiadomo, nikt nie wiedział, co będzie, to jechali part 1 Gogeta i Brawli hardkorowo summony, a tu Beast w part 2. A u nas nie wiadomo, tym bardziej, że jest Cell Max, który też jest kozakiem na japońskim. Jest nowy Goku, Ult Ui, który też jest kozakiem. Ja nie wiem, naprawdę jestem ciekaw w przyszłości dokanowej, jak będzie jeszcze... O, fajnie. Tu, jak widać, bardzo dużą robotę robi odpowiedni typ. Jakoś, no, wszędzie robi w sumie taką samą, ale no akurat tutaj było widać, że troszkę szybciej zeszło to te ataki. Niby mógłbym go już zamienić.
Chociaż tak naprawdę nie ma, ja naprawdę nie widzę dużej podstawy, żeby go zamieniać, nawet jeżeli to by była ostatnia tura w tym momencie, to dużo, dużo to nie zmienia, naprawdę. Pod względem obrażeń, a się nie będzie stakował. Też ciekawe, bo mało kto nas atakował przed naszym atakiem na tym całe 6000 na tym redzonie. Więc raczej wszystko, co ma Greatly Rise Def po super ataku, tutaj fajnie sobie daje radę. Dawaj, może super atak? Nie tylko te trzy dodatkowe, zwykłe, dzięki. Wow, no właśnie to... Nie. To jest to, co ja nie widzę w tym Ultimate Gohanie. Ja nie widzę w nim takiego potencjału, jak każdy mówi tam na YouTubie, że o, jeden z najlepszych ataków na świecie. No, no wiadomo, to jest losowe. On może te robić super ataki, może ich nie robić w tym momencie. O, i źle zrobiłem. Mogłem może im... Nie wiem, co mi to dało tak naprawdę. HP mam, które mi ominęło. Jakby i tak jesteśmy raczej bezpieczni pod względem obrażeń. A bijcie.